W tym zadaniu mamy dany pewien kapitał, który wkładamy na lokatę bankową oprocentowaną 3% w skali roku i musimy obliczyć, ile zwiększymy nasz kapitał przez 10 lat oszczędzania na tej lokacie. Musimy wynik podać w zaokrągleniu do 1%. Żeby to zrobić, to skorzystamy ze wzoru na procent składany. Wzór ten mamy podany w tablicach maturalnych w takiej formie, n to jest liczba lat oszczędzania, k0 to kapitan początkowy, p to oprocentowanie w skali roku. No i bezpośrednio korzystając z tego wzoru, nas interesuje, ile będziemy mieli po 10 latach, czyli musimy obliczyć k10. To się równa nasz kapitał początkowy k0 razy 1 plus oprocentowanie p w skali roku, u nas 103 podzielić na 100, czyli krótko mówiąc no tutaj mamy procent wyrażony w ułamku, czyli 3 setne, no i cały narys podniesiony do liczby lat, czyli 10. No i po prostu musimy obliczyć teraz ile to jest. K0 razy 1 plus 3 setne, to ja napiszę tak 1,03 i to wszystko podnosimy do potęgi 10. Żeby to obliczyć i móc podać wynik z przybliżeniem, to najlepiej posłużyć się kalkulatorem, Możemy tu wypisać 1,03 razy i teraz tak do drugiej, do trzeciej, do czwartej, do piątej, do szóstej, do siódmej, do ósmej, do dziewiątej i do 10. Czyli gdy podniesiemy tę liczbę do potęgi 10 otrzymamy coś takiego, Zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku, czyli będziemy mieli po przecinku 34. Trójka jest mniejsza od piątki, czyli zaokrąglamy w dół, czyli możemy napisać, że w przybliżeniu mamy tutaj 1,34. Naszego kapitału początkowego, czyli nasz kapitał wzrósł o 34%. Moglibyśmy to zapisać, że to jest nasz kapitał początkowy K0, plus jeszcze 34% kapitału K0, czyli wzrost jest o 34%, zatem poprawna jest odpowiedź B.